Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Lublieńcach Lipca. Mam Wam do pokazania kilka rzeczy, chociaż powiem szczerze, że lato i lipiec to nie był najlepszy okres tak naprawdę do malowania się, do wykonywania jakichś makijaży i tak naprawdę do testowania nowych rzeczy, dlatego że jest za gorąco i mi się nie chce. Mam takie swoje ulubione kosmetyki, takie all time favorites i ja ich cały czas używam. Także nie ma tego dużo tak naprawdę, ale pokażę Wam kilka rzeczy i zacznę może od pielęgnacji. Tutaj mam żel do mycia z Adidasa, ta wersja Happy. I strasznie mi się podoba ten zapach, ten żel, no i jak żel, tak naprawdę nie wysusza skóry, także jest o tyle fajny, ale ten zapach jest taki świeży i bardzo kojarzy mi się z wakacjami, dlatego bardzo mi się podoba. Używam go ostatnio cały czas, czy jest wydajny, używam go już tak chyba z 2 tygodnie i zużyłam połowę, także może zbyt wydajny nie jest, ale pięknie pachnie i bardzo lubię go używać, bardzo mi się podoba właśnie latem. Mam tutaj skrab do ust z Lasha o zapachu popcorn, dostałam go od Karoliny. I ja wiem, że ja wcześniej w ogóle nie miałam żadnych skrabów do ust tak naprawdę i wiem, że takie skraby można też zrobić sobie samemu w domu, to jest tak naprawdę tylko zwykły cukier, nie wiem, pomieszać go z oliwą albo z czymś, ale powiem szczerze, że mimo tego, że wiem, że można coś takiego zrobić, to ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłam i nigdy mi się nie chciało, a jak mam takie opakowanie, to zawsze jest pod ręką i zawsze łatwiej mi coś takiego użyć, do tego pięknie pachnie, w ogóle jakoś tak fajnie działa, mam wrażenie, że te usta są takie fajne, takie pozbywamy się tego martwego naskórka, one są takie fajne, nawilżone, gładkie, pełniejsze, bardzo fajne, do tego jest bardzo wydajne, jego trzeba naprawdę niewiele, także ja biorę tylko tak palec sobie dotykam i sobie masuję usta, także rewelacyjny produkt, bardzo mi się podoba, także ja nigdy nie miałam, dziękuję Karolinie, że mi go przywiozła i że pomyślała, żeby zrobić mi taką niespodziankę, bo jest super, naprawdę. Kolejny produkt to będzie krem pod oczy z Benefitu. To jest It's Potion, chyba coś takiego. I ja tego kremu używam już jakiś czas. On tutaj ma taką fajną zatyczkę, to opakowanie. To opakowanie jest całkiem duże i powiem szczerze, że ten krem jest bardzo wydajny. Jego naprawdę potrzeba niewiele, żeby nałożyć go pod okolice oczu. Ale jest szalenie wydajny, ja już to teraz widzę, że on na pewno starczy na bardzo długo. Nie wiem, czy ten krem tak naprawdę robi coś więcej. Wiem, że sprawdza się pod korektorem, sprawdza się pod makijażem. Nic się nie waży, nic nie schodzi, nie ściera, nie wiem. Nic się nie dzieje, fajnie nawilża, nie uczula, nie wiem. No naprawdę, bardzo fajny krem, ja używam go już ostatnio cały czas i naprawdę jestem z niego zadowolona. Kolejny kosmetyk to coś, do czego wróciłam ostatnio. Wiem, że filtrów należy używać cały rok, chociaż na mnie to jest tak. Czasem mi się chce, czasem mi się nie chce. W każdym razie to jest filtr do twarzy z Vichy 30. To jest ten do skóry mieszanej i tłustej, z tego co pamiętam. On jest taki lekko matujący. I ja go używam na normalny krem nawilżający rano i sprawdza się rewelacyjnie. Oprócz tego, że chroni moją twarz i mam nadzieję, że dzięki niemu nie będę miała żadnych przebarwień na twarzy po jakichś tam wypryskach albo po czymś, co tam się dzieje właśnie od słońca. Dodatkowo, przez to, że jest matujący, to mam wrażenie, że podkłady utrzymują się na nim o wiele dłużej i właśnie w takim okresie letnim, kiedy jest naprawdę gorąco, jak ten makijaż cały nam spływa z twarzy, to ten krem pomaga temu podkładowi utrzymywać się cały dzień i on nie świeci się tak szybko, on właśnie tak jak mówię, nie schodzi, nie wiem, nie waży się, nie wyciera, utrzymuje się naprawdę cały dzień, także jestem bardzo zadowolona i myślę, że ten kosmetyk naprawdę pomaga. Działa dla mnie trochę tak jak baza, właśnie przez to, że jest taki matujący, to dużo dłużej utrzymuje się ten podkład na twarzy. A jeżeli chodzi o podkłady, to mam tutaj dwa, najpierw pokażę Wam ten, to jest podkład z Revlonu Nearly Naked, ja mam w kolorze 130 Shell. Zamówiłam go na kosmetyki z Ameryki, ale to Wam w holu pewnie opowiem. Bardzo chciałam wypróbować ten podkład, dlatego że widziałam, że on przepięknie wygląda i ja wiem, że on nie do końca jest do mojej skóry. Ja mam skórę mieszaną, z której lubi coś często spływać albo się wycierać i ja też nie oczekuję, że podkłady będą wszystkie długotrwałe, matujące i jakieś takie, nie wiem, zastygające, ale chciałam, żeby jednak utrzymywały się cały dzień i wytrzymywały, jakoś tak ładnie się prezentowały na buzi. Ten podkład czasem zdarzy mu się wytrzeć, no wiecie, no to nie jest podkład długotrwały jednak, ale widziałam test na kanale Hani i stwierdziłam, że no muszę go wypróbować, bo wygląda przepięknie na jej buzi i wygląda to tak, jakbyśmy miały naszą skórę, ale lepszą. Przepięknie wygląda, naprawdę, i praktycznie go nie widać na tej buzi, dlatego jestem bardzo zadowolona. Bardzo ładnie się w nią tak wtapia i on wygląda lepiej, mam wrażenie, po jakimś czasie niż zaraz po nałożeniu. Także bardzo ładny, przypudrowany pudrem, utrzymuje się, powiedzmy, że no, w zależności od tego, jaka jest pogoda, co robimy, to utrzymuje się cały dzień. No i do tego bardzo ładnie wygląda, także ja go czasem tak używam, nie używam go codziennie, bo tak jak mówię, no nie wytrzymuję całego dnia, także do pracy raczej nie, ale w takie wolniejsze dni jest rewelacyjny, chociaż mam pewne podejrzenia, że trochę od tego podkładu mnie wysypuje, także nie wiem, muszę go jeszcze trochę potestować. W każdym razie bardzo mi się podoba efekt i musiał się tutaj znaleźć, a jeżeli chodzi o drugi podkład, to jest podkład, który już Wam pokazywałam wcześniej, to jest Bourjois Healthy Mix, ale to jest jedyny podkład w zasadzie, którego ja teraz używam non-stop. Ja bardzo często wracam do tego podkładu i mam wrażenie, że to jest najlepszy podkład właśnie dla mnie teraz na lato,
Nie wiem, co się stało, ale sprawdza się rewelacyjnie i naprawdę bardzo go lubię. Utrzymuje się cały dzień pięknie, wygląda pięknie, się wtapia w skórę. Z podkładem, z pudrem bardzo ładnie wygląda. No, wszystko super, także latem bardzo, bardzo się u mnie sprawdza. I ja go naprawdę bardzo lubię i codziennie praktycznie teraz używam, bo skończyły się moje inne. Najchętniej do niego wracam. Kolejną rzeczą to będzie kredka z Rimmela. To jest kredka Exaggerate Waterproof Eye Definer. Ja mam w kolorze 262, Black is Black. I to jest kredka taka wysuwana. Ona do tego ma jeszcze tutaj z tyłu taką gąbeczkę i ma też temperówkę, co jest w ogóle świetnym pomysłem, dlatego że nie wiem, czy to w ogóle widać. W każdym razie to jest taka mała temperówka właśnie. Możemy sobie zrobić taki tutaj ostrą końcówkę, żeby łatwo narysować jaskółkę. I do tego ta kredka sprawdza się rewelacyjnie, bo możemy naprawdę nią precyzyjnie narysować tę jaskółkę. Ewentualnie coś tam można poprawić sobie patyczkiem, ale to nie ma problemu żadnego. Uwielbiam tę kredkę, dlatego że utrzymuje się cały dzień. Naprawdę przy takiej temperaturze ona sprawdza się u mnie tak jak eyeliner. Ona utrzymuje się cały dzień, nic się nie rozmazuje, nic się nie wyciera w ogóle, nie znika ten kolor. Naprawdę wygląda rewelacyjnie, także jestem bardzo zaskoczona, dlatego że to jest tylko kredka, a nie eyeliner. Także no, bardzo mi się podoba i używam jej też praktycznie codziennie, dlatego że jest mi trochę szybciej taką kredką niż tam brudzić pędzelek w eyelinerze i potem go czyścić. Także używam tej kredki codziennie. I ostatnia rzecz to będzie lakier. Essie Watermelon. To jest mój ukochany lakier. Wiecie co, ja tak ostatnio stwierdziłam, że jakbym naprawdę miała mieć tylko lakier, to ja bym miała cały czas Essie. Ja bym mogła nim malować paznokcie non-stop. Przepiękny kolor, sprawdza się i latem, i jesienią, i zimą, i wiosną. No jest rewelacyjny, pasuje do wszystkiego. Uwielbiam ten lakier. To jest naprawdę mój ukochany kolor. I wygląda przepięknie. Mam go teraz też cały czas na paznokciach, dlatego że jak zmywam, owszem, mogę pomalować innym, ale mam wrażenie, że ten wygląda najlepiej, do wszystkiego pasuje i jakoś tak, no strasznie mi się podoba. Także ulubieniec myślę, że wszechczasów. I to by było już wszystko. Mam nadzieję, że podobali Wam się moi ulubieńcy. Dajcie znać może, jacy byli Wasi ulubieńcy w tym miesiącu. Ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa!